chciałbym ogłosić koniec prac nad radiem, ewentualnie jeszcze w niedalekiej przyszłości, słuchajcie, zrobimy po prostu inne anteny. Anteny są na dużego jacka, czyli to cewa. Cewa, nic poza tym, jack mono. Masa i jeden sygnałowy, słuchajcie. I teraz tak, co zostało zmienione, wykonane? Według tego projektu, to może ja wam teraz tak pokażę, co tu zostało zmienione. Może najpierw na radium. ECC88 zamiast ECC84. Regulacja basu, znaczy basu. Tak mamy sopran, tak mamy bas. Regulacja głośności i strojenie, nie? Zobaczcie, ono praktycznie czyściutko tak gra, że nie ma szumów na falach długich żadnych. Ja w tej chwili tutaj wyłączyłem komputery, bo mi zakłócały. Dostawione zostało magiczne oko. Zobaczcie, jaka fajna szyba. Widzę, że zielone, nie? A tak naprawdę, jak na prosto, to mamy czerwone. Widzicie? W środku jest żaróweczka. I ta żaróweczka ustala prąd wzmacniacza. Ponieważ tu jest wzmacniacz, jak widać na schemacie, był Derlington. Ja w tej chwili zrobiłem w ten sposób, że tu już nie ma tego Derlingtona. Może od razu weźmy sobie jakiś mazaka i przeróbmy. Tuba miała być, tuby nie będzie. Chyba, że ktoś ma tokarkę i arkusz miedzianej blachy. To wtedy będziemy mogli może się bawić w tubę. Zamiast tuby mamy za to oczko, które naprawdę dużo wzbogaciło wzmacniacz. Praktycznie działa bezszumnie. Regulacja sopran bas. I teraz tak, co zostało zmienione? Dobra, tu mamy tranzystor BD285, znaczy ten może być 911, nie ma problemu, tutaj BD911, czyli tu mamy bezpośrednio bazę bez tego, czyli mamy jeden zwykły tranzystor, to jest stopień wzmocnienia w klasie A i 1000 mikro, tak jak jest tu na schemacie, ale zamiast tego, tych dwóch rezystorów, została wstawiona żarówka. Czyli jeden biegun idzie tu, do emitera, drugi biegun idzie do masy. I ta żarówka właśnie to jest to. I to jest dokładnie żarówka 12 V, 50 mA. I teraz tak, ta żarówka. To nam ustala, że w obiegu między tutaj plusem, tu jest plus, tu jest minus, nie płynie przez tranzystor prąd większy niż 50 mA. I to jest praktycznie nasz wzmacniacz w klasie A. Wystarczająco, jak na takie radyjko to gra. I teraz tak, czyli tranzystor został zmieniony i dodana ta żarówka zamiast dwóch rezystorów 470 ohmów. Regulacja barwy dźwięk, głosu i przy okazji to jest wyłącznik. To jest wyłącznik radyjka. Niestety na barwie głosu, bo tutaj jest 100 kOhmów, potencjometr do regulacji to jest ten, do regulacji głośności. I nie miałem po prostu takiego 100 kOhmów z włącznikiem. Więc zrobiłem sobie 10 kOhmów dodatkowy kondensator. Słuchajcie. Ten kondensator jest dokładnie puszczony tu. Tu. Z tego punktu.
on idzie właśnie przez potencjometr. O, w ten sposób narysujmy potencjometr. O, potencjometr ma 10 kOhm i tu mamy kondensator 22 nano, 22 NF i on idzie sobie do masy. Zwieramy przez ten rezystor ten punkt, czyli siatkę pierwszą już tej bańki, bo to jest tak, jedna bańka i druga bańka, czyli siatkę, pierwszą siatkę tej triody podwójnej przez kondensator i to mamy praktycznie słynny niebieski prochowiec, wycięcie sopranu. Pniczka to Cohen i powracamy na wielką trasę koncertową z Leszkiem Bielikiem, który jest autorem opracowania muzycznego całości, a śpiewają Anita Lipniczka, Natalia Kukulska, Daria Zawiałow, Grażyna Łobaszewska, Julia Pietrucha, Barbara Wrońska, Matylda Damińska, Paulina Przybysz. Mamy... My jesteśmy patronem i nie dlatego soprany. I dlatego czyli wycina nam niepotrzebne szumy ewentualne, czy coś takiego. Na falach średnich jest sporo tego szumu, czyli dokładnie ogranicza nam filtr, który tutaj jest, to jest filtr. Ta bańka, opowiemy jeszcze sobie schemat, ta druga trioda, bo to jest pierwsza, to jest druga, ale kierunek sygnału idzie w tą z lewej do prawej. Tu mamy zamontowany, słuchajcie, filtr, a dokładnie w sumie to są dwa filtry. Jeden to jest tutaj 2,2 nano, się składa z tego rezystora i z tego kondensatora. I 10 kOhmów rezystor, który ogranicza nam ten sygnał, bo ten sygnał jest naprawdę wielki i tłumi nam to triodę. Tu jak widzicie w triodzie nie ma rezystora w katodzie. W katodzie nie ma rezystorka. Ale za to jest na siatce 10 kOhmów. To jest pierwszy filtr wstępny, tak jakby. A tu mamy kondensator 10 nano. I ten potencjometr głośności i drugi kondensator to są odsprzęgające stałą składową. Ale ten kondensator 10 nano nam tłumi wysokie częstotliwości do masy. Ten tutaj. I dodatkowo jeszcze dołożyłem regulację głośności po tej stronie 22 nano. Regulacji nie głośności, a barwy dźwięku. I teraz tak. Układ wejściowy, czyli to, co mamy na jacku, to jest oto, oprócz kondensatora, czyli sama cewka, to mamy na jacku. Mamy minus jacka i plus jacka. Tutaj tego właśnie, co się... O, to jest sama ceweczka. Sama cewka. Mam Marek i Marek będzie grał na gitarze. Żeby było jasne, że to ono gra, no to wyciągnę cewkę. I ono... Cicho, coś tam słychać? Jakieś pojemności występują. Ale przechodząc do konkretu, zagramy po młodych laureatach, zagramy koncert z naszej wspólnej płyty zatytułowanej